Cześć i czołem. Przechodzimy do ciągów. I tak, będą trzy filmiki z ciągami, które zawierają tylko zadania otwarte, czyli po jeden punkt. Później będą zadania po dwa i po pięć punktów, bo one trochę dłużej zajmują, więc nie chciałam tutaj trochę motać z tym. Ważna rzecz w ciągach jest to, żeby ogarniać te wzory, które są w tablicach. Bo one tu będą cały czas nam latać, że tak powiem. Ten filmik już był wrzucony, to nie jest wasz jakieś zwidy. Nie wiem czemu, po prostu dźwięk mi się nie włączył. No więc nagrywam jeszcze raz. I co jeszcze wam tu chciałam powiedzieć? Treści z zadań zaczęłam umieszczać w komentarzu, bo to też łatwiej wam zobaczyć, czego możecie się spodziewać w tym filmie. I będę też sukcesywnie dopisać do tych starszych filmików z części powtórzeniowej. I dobra, no to chyba tyle ogłoszeń parafialnych. Więc do dzieła. Pierwsze zadanie. W ciągu arytmetycznym AN mamy A2 równe 5 i A4 równe 11. I to zadanie możemy policzyć na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest taki bardziej standardowy, czyli korzystamy ze wzoru, który nazywa się wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego. Ja już Wam go tutaj wkleję, żebyście widzieli. I oczywiście ten wzór jest w tablicach i go dokładnie Wam z tablic przeklejam, żebyście się też tak trochę opatrzyli z tym wzorem. I o co chodzi? Mam an równy a1 plus n minus 1 razy r. Jak to działa? I dlaczego w ogóle z niego korzystam? Bo mam obliczyć a5. A a5 to jest co? a1 plus 4 minus 1 razy r, czyli a1 plus... czekajcie, sobie obliczyłam już tu w głowie. Brawo ja. Właśnie widzicie. Tak też czasem mam, że jak wam piszę te rozwiązanie, to ja w głowie je widzę, ale i zapisuję wam wynik tego, co ja myślę. Czyli 5 minus 1 to jest 4r. Czyli potrzebuję mieć a1 i r, żeby móc wyliczyć to, co ode mnie chcą. Dlatego korzystam z tego wzoru. Raz, żeby to wiedzieć, że czego potrzebuję, a dwa, żeby te wzory, które tu mamy, trochę zmienić. Czyli a2 to się równa 5, ale za pomocą tego wzoru mogę zapisać, że a2 to się równa a1 plus 2 minus 1 razy r. Widzicie, tu mam n i to n zamieniło mi się na 2 i tam, gdzie było n, to dałam dwójki. Tak ten wzór działa. a1 plus 1r, czyli a1 plus r. Ze względu, że tu sobie mało miejsca zostawiłam, to będę musiała trochę to inaczej zapisać. I tu napiszemy to nasze a4 to się równa a1 plus 4 minus 1 razy r, czyli a1 plus 3r. I tak, dzięki tym dwóm, tutaj o, że a2 równa się tyle i a4 to jest tyle, będę miała układ równań. Czyli moje a2 równa się 5, a4 równa się 11. Ja to Wam zapisuję wszystko tak krok po kroku, bo czasem te zadania, które są zamknięte, są jako otwarte na maturach. I żebyście wiedzieli, jak to wszystko zapisać. Czyli a1 plus r równa się 5. A1 plus 3r równa się 11. Metodą przeciwnych współczynników ten z dołu odejmuję od góry, czyli a1 minus a1 jest 0. 3r minus r jest 2r równa się, przepisujemy, 11 minus 5 jest 6. Dzielę przez 2r równa się 3. A1 wyliczę sobie z tego wzoru, czyli a1 plus 3 równa się 5, czyli a1 równa się 2.
Dlaczego? Bo 3 przerzuciłam na drugą stronę i było 5 minus 3. No i teraz wyliczę A5. Wybaczcie, że tak tutaj ciasno, ale trochę przeliczyłam się ja sama. A1 z miejscem. A1 plus 4R to się równa. To przypisałam tutaj to. OK? I podstawiam to, co mam. Czyli 2 plus 4 razy 3 to się równa 2 plus 12, czyli 14. To jest odpowiedź B, jest odpowiedzią poprawną. Zaznaczam wszystko. A2 było żółte. I to tutaj przepisałam. I to jest to moje wszystko na żółto, to będziecie widzieć. Zielone było A4. Czyli tu jest zielone A4 i tu jest zielone A4. I teraz tak, weźmy sobie różowy taki. Tu było moje R wyliczone i to R dałam tu za ten R. I jaki kolor jeszcze możemy wziąć? Na przykład taki fioletowy. I to było moje A1 wyliczone. I to A1 było tu. I podstawiłam tu tą dwójkę. Także zaznaczam kolorami Wam, bo to, żebyście po kolorkach sobie mogli dojść do tego, co skąd się wzięło, na co, dlaczego. A jeśli nadal nie wiecie, to pytajcie. Ja lubię Wasze pytania. To dla mnie jest bardzo fajne i każdy komunikat z Waszej strony. Mówisz za szybko, mówisz za wolno. Możesz więcej na to czasu poświęcać. Albo nagrasz filmik z czymś tam. Dajcie mi znać po prostu, jeśli czegoś nie rozumiecie i tak dalej. Drugi sposób. Tu drugi sposób już jest bardziej kombinowany. Czyli popatrzcie. Kombinacja polega na tym, że AI3, A4, A5. Że wiemy, że pamiętamy, z czym tak naprawdę się ciąg arytmetyczny łączy. Mam na myśli tutaj to, że żeby powstał mi wyraz A2, to do A1 co muszę zrobić? Dodać mój R. Żeby powstał A3, to muszę dodać do A2 R. Żeby powstał A4, to muszę do A3 dodać R. I żeby powstał A5, to do A4 muszę dodać R. Tak? I jak to się ma w praktyce znów? Mam podane, że A2 równa się 5, A4 równa się 11. I teraz popatrzcie. Tu mam A4, no nie? Czyli żeby powstało A4, to do A2 muszę dodać jedno R i drugie R. Czyli mam plus R i plus R. I teraz podstawmy to, co wiemy. Czyli, że A4 to jest 11, A2 to jest 5, R plus R to jest 2R. To przerzucam na drugą stronę, czyli mam 11 minus 5 równa się 2R, czyli 6 równa się 2R. Przepraszam was. Czyli R równa się 3. I tu nie potrzebuję wyliczać A1. Dlaczego? Bo wiem to tu. To ja wiem to tu. Na żółto, co napisałam. Że moje A5 to się równa A4 plus R, tak? A4 plus R daje mi A5. Czyli jak podstawię wszystko, A4 to jest 11 plus R, otrzymuję 14. Wyliczacie jak chcecie. Ja tu Wam daję dwie propozycje i możecie skorzystać ze wszystkiego. I teraz tak, popatrzcie, w malującym ciągu geometrycznym mamy A1 równe minus 2, A3 równe minus 4. Iloraz tego ciągu jest równy. I tu znów tablice maturalne. Tym razem ten wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego poznamy. Poznamy lub przypomnimy. I tak, tutaj go sobie dam. Mam wyliczyć Q. Iloraz to jest Q. Czyli tutaj tą literkę. Jak mając A1 równe minus 2, A3 równe minus 4, mogę wyliczyć to Q. No właśnie korzystając z tego wzoru. Czyli A3 to się równa A1 razy Q3 minus 1. Zapisuję dokładnie tak, jak jest we wzorze. Nie skracam, nie kombinuję, zapisuję. OK. A3 równa się A1 razy Q do drugiej.
podstawiam za A3 minus 4, za A1 minus 2 i razy Q do drugiej. Pyk. Dzielimy przez minus 2. Minus 4 przez minus 2 jest 2, równa się Q do drugiej. Pierwiastkujemy obustronnie. I otrzymuję, że Q równa się pierwiastek z 2 lub Q równa się minus pierwiastek z 2. I teraz uwaga, uwaga, uwaga. Poprawną odpowiedzią jest to, pierwiastek z 2, czyli odpowiedź D. Dlaczego? Ano dlatego, że jeśli nasze Q ma ujemny znak, to ten wyraz, to ciąg geometryczny będzie miał przemienne wyrazy, czyli na przykład minus 1, 1, minus 1 i tak dalej. To jest taki przykład takiego ciągu, jak jest Q z minusem. Ale teraz o tym nie będziemy rozwodzić. Może nagram filmik w jakiejś szybkiej przyszłości. Ale lecimy dalej. Jak macie pytania do tego jeszcze więcej jakiś, piszcie. Dany jest ciąg geometryczny AN, w którym A3 równa się 1, A4 równa się 2 trzecie. Wtedy A1 wynosi. I tak, najpierw musimy wyliczyć Q. Dlaczego? No bo musimy znowu skorzystać z tego wzoru, który był zadanie wcześniej. Ale tutaj też ważna jest znajomość tego. Oj, czekajcie, bo zjadałam. A2, A3, 4, A5. I teraz tak, popatrzcie. Jak w ciągu arytmetycznym, żeby każdy kolejny wyraz powstał, to musieliśmy co zrobić? No dodać R plus R plus R plus R plus R do poprzedniego wyrazu. Tutaj sytuacja jest troszkę inna. Żeby powstał wyraz A2, to do A1 co robię? Mnożę Q. Teraz zajmujemy się mnożeniem. Czyli razy Q i razy Q. Czyli żeby powstało A4, to do A3 muszę pomnożyć, domnożyć Q, no nie? Więc zapiszę to, co przed chwilą powiedziałam. Czyli A4 to się równa A3 razy Q. Podstawmy, co mamy. Czyli A4 to jest 2 trzecie, 1 razy Q. Czyli 2 trzecie równa się Q, tak? Bo 1 razy Q to jest Q. I mając już to, korzystam z czego? No z tego mojego wcześniejszego wzoru. Czyli, że A4 równa się. A1 razy Q do 4 minus... A w sumie czekajcie, bo będzie łatwiej z A3. Bo A3 to jest 1, czyli A3 to się równa. A1 razy Q 3 minus 1, czyli A3 równa się A1 razy Q do drugiej, czyli A3 to jest 1 równa się A1 razy Q do drugiej, czyli 2 trzecie do drugiej. Czyli 1 równa się A1 razy 4 dziewiąte, żeby pozbyć się 4 dziewiątych, może razy 9 czwartych, czyli 1 razy 9 czwartych równa się A1 4 dziewiąte razy 9 czwartych, poskracało się, czyli moje A1 równa się 9 czwartych, czyli odpowiedź D jest odpowiedzią poprawną. I tak, kolejne zadanie jest tutaj. Teraz znów na taką zabawę z właściwościami ciągu. Bo musimy zauważyć, który z tych wyrazów jest prawdziwy. Która ta zależność. I ja radzę spojrzeć na to troszkę
w inny sposób, bo popatrzmy. Jak mam na przykład A2 minus A1, to się równa R, no nie? Jak na przykład wezmę A10 minus A9, to też mam R, tak? Bo w ciągu arytmetycznym, jeśli mam dwa sąsiednie wyrazy koło siebie i ten wyraz, który stoi dalej, czyli to stoi dalej, odejmę jego poprzednika, otrzymam R i to jest stała wartość. I dlaczego o tym mówię? Bo w tym zadaniu to jest właśnie ten haczyk, który musicie ogarnąć. Bo tutaj odpowiedzią poprawną będzie odpowiedź C. Dlaczego? Bo mam tak. A3 minus A2 i mam A9 minus A8, tak? I to się równa R i to się równa R. I teraz mogę sobie to A3 minus A2 równa się A9 minus A8 i zrobię tak, to przerzucę tu, to przerzucę tu, przytrzymuję A3 plus A8 równa się A9 plus A2. Dokładnie tak jak tutaj chcą ode mnie w tym zadaniu. I tak jak mówię, tutaj musicie pamiętać, że w ciągu arytmetycznym R jest stałą liczbą, zawsze jest taką samą. Nigdy to się nie zmienia i to R wyliczamy z tego odejmowania tych wyrazów, które są naokoło siebie jakby. Dobra, lecimy dalej, bo jeszcze parę zadań przed nami. To było już czwarte, a jeszcze trzy zadania przed nami. Hop. I tak, ciąg arytmetyczny AN jest określony wzorem AN równa się 2N minus 1. Różnica tego ciągu jest równa. I tu znowu właśnie jest o tym, o czym mówiłam przed chwilą. Czyli muszę sobie wyliczyć A1, A2. Dlaczego tak? Bo to są najmniejsze liczby najprościej. Możecie wyliczyć sobie inne kolejne liczby, na przykład A6 i A7. I odjąć A7 od A6. Jak chcecie. Ja preferuję liczyć na mniejszych liczbach, bo mi się nie chce liczyć na dużych. Jak mogę liczyć na mniejszych? Taka mądrość moja. I dobra, 2 razy 1 minus 1 to jest 2 minus 1, czyli 1. 2 razy 2 minus 1 równa się 4 minus 1, czyli 3. I moje R, czyli ta różnica, to jest A2 minus A1, czyli 3 minus 1, czyli 2. Tak, dobrze policzyłam? Chyba tak. Jeszcze sobie raz spojrzę na to. I odpowiedź poprawna to odpowiedź C. I kolejne zadanie. Tym razem, jak zwykle, mniej więcej w podobnych klimatach siedzimy. Czyli będzie znowu zabawa z tym wyrazem ogólnym. Ale tym razem w ciągu geometrycznym i z pierwiastkami. Celowo tak wybrałam, bo są pierwiastki. I dobra, wkleję tu ten nasz wzór, żeby Wam w oczy to tak się opatrzyło. O. I w ciągu geometrycznym AN dane są A2 równe pierwiastek 2 przez 2 i A3 równe minus 1. Wtedy A1 jest równy. Czyli tak, znów dzielę, dobra, po kolei A2 równa się pierwiastek 2 przez 2, A3 równa się minus 1. Przypominajka tego, co było przez chwilkę. A1, A2, A3, A4, A5. To są kolejne wyrazy ciągu geometrycznego. I żeby powstał A2, to do A1 co robię? Mnożę Q. Tu, żeby A3 powstało, to do A2 muszę domnożyć Q. Żeby A4 powstało, to do A3 co robię? Tak jest, mnożę Q. Domnażam. Żeby A5 powstało, to do tego muszę domnożyć Q. I tak samo będzie do kolejnych wyrazów. Tutaj dalej sobie one lecą. Czyli moje A3 to się równa A2 razy Q. Tak, bo to jest ta sytuacja tutaj. A2 razy Q daje mi A3.
Podstawmy nasze liczby. Minus 1 równa się pierwiastek z 2 przez 2 razy q. Mnożę przez 2. Czyli minus 1 razy 2 pierwiastek z 2. O Jezu, przepraszam Was. To się równa. Pierwiastek z 2 przez 2 razy q razy 2 pierwiastek z 2. Pyk, 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 pyk. Poskracało się. Minus 1 razy to jest minus 2 pierwiastek z 2 równa się q. No i dobra. Usuwamy tą niewymierność, no nie? Czyli q równa się minus 2 pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2. Pierwiastek z 2 równa się minus 2 pierwiastki z 2 przez pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 jest pierwiastek z 4. Pierwiastek z 4 to jest 2. Skróciło się minus pierwiastek z 2. I to jest nasze q. I teraz dopiero mogę wyliczyć moje a1. A w jaki to sposób wyliczymy? Ano, że moje a3 to się równa a1 razy q 3 minus 1. a3 równa się a1 razy q do drugiej. Skąd ja ten wzór wzięłam? Stąd. To n to jest to mała literka i tutaj to są te rzeczy. A3 to jest minus 1 równa się a1 razy q, czyli minus pierwiastek z 2 do drugiej. Minus 1 równa się a1 razy 2. Tu piszę dlaczego. Minus pierwiastek z 2 do kwadratu to się równa minus pierwiastek z 2 razy minus pierwiastek z 2. To się równa. Minus z minusem daje plus. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 jest pierwiastek z 4, czyli 2. Dzielę przez 2. Minus 1 druga równa się a 1. Pyk. I teraz czekajcie, bo się rozpędziłam z tymi zadaniami. Już nie wiem, chyba jeszcze jedno, co zostało. Czekajcie. Było 10, tak? Dobra, i jeszcze jedno. Muszę się do niego doczłapać. Hop. I w tych zadaniach tam, w tym opisie na dole, no nie? Ja tam piszę dokładnie, które to jest zadanie, z której matury. Że zadanie piąte, na przykład z matury tej i tej. Żebyście w razie czego mogli sobie tą maturę odnaleźć. I ostatnie zadanie na dziś. Czyli... Dany jest ciąg AN określony wzorem takim, wówczas A3 wynosi, czyli AN równa się N przez minus 2 do N. A3 równa się 3 przez minus 2 do N, a to jest 3 przez... Czekajcie, tutaj mi się majtło. Miało być 3, czyli minus 8, czyli minus 3, 8. Odpowiedź D jest odpowiedzią poprawną. Co tu zaszło? Za N, wszędzie gdzie jest N, dałam 3. I tyle. No to czymcie się do kolejnego filmiku i niestety muszę to jeszcze raz dograć, bo zapomniałam, nie wiem czemu, nie wiem, nie zapomniałam, nie wiem co się stało, że nie było dźwięku. Więc muszę jeszcze raz znowu sobie policzyć te zadanka. Także załamana jestem. Dobra. Nic. Lecę czynić matematyczne zadanka dalej.